Wielka niespodzianka i wielkie niewiadome. Wybory samorządowe napisały też trudne do przewidzenia scenariusze. Największym wygranym wydaje się nowy prezydent Chorzowa, ale możliwe, że to nie koniec sensacji, bo za 2 tygodnie dołączyć mogą kolejni nieoczywiści zwycięzcy wyborów. Łukasz Kądziołka. Jeśli ktoś chciałby wskazać największą sensację tych wyborów, to byłby nim ten człowiek. Szymon Michałek jest zadowolony ze swojego osiągnięcia. Tak, jestem zdziwiony, że wygrałem w pierwszej turze, bo liczyłem na ostrą walkę w drugiej turze tak naprawdę. Więc no, tym bardziej jestem wdzięczny za to. Cieszę się też, bo mam teraz chwilę, żeby tak naprawdę odpocząć do momentu startu tej właściwej już pracy. Rekomendacje nie pomogły. Najlepszy z możliwych kandydatów, proszę Was bardzo, już w najbliższą niedzielę rozstrzygnijcie wybory w pierwszej turze. Faktycznie mieszkańcy rozstrzygnęli to w pierwszej turze, ale nie tak jak życzył sobie Andrzej Kotala. Zastąpi go młodszy o 22 lata Michałek. Wygrywając w pierwszej turze dostał dobry wynik, a myślę, że kurz opadnie i będziemy pana prezydenta Kotalę wspominać jako dobrego, wieloletniego prezydenta Chorzowa. Prezydent Chorzowa już podziękował i się pożegnał. W innych miastach nadal niektórzy nie pożegnali się z szansami na zwycięstwo. Wierzy w nie rządzący w Jaworznie od przeszło 20 lat Paweł Silbert. On zdobył 44% głosów, a jego główny przeciwnik Michał Kirker 46%. Jak zawsze oferuję mieszkańcom niezależność polityczną i proszę o to, żeby nie spowodować, żeby Jaworzno stało się politycznym łupem. Nie wolno miasta oddać politykom, w szczególności w sytuacji, w której no dzisiaj Koalicja Obywatelska próbuje mieć wszystko w kraju, to już daleko od demokracji i coraz dalej od idei samorządności. Jednak jego młodszy konkurent poczuł już, że może sprawić tu dużą niespodziankę. Dzisiaj jesteśmy łeb w łeb, co prawda mam 2% przewagi, no to jest niezbyt duża przewaga, ale jednak przewaga. Na samym początku wszyscy mówili, że nawet nie będzie drugiej tury. Dzisiaj się okazało, że pierwszą turę zwyciężyłem. Przegrana to jednak żaden wstyd. Przynajmniej tak może pocieszać się wójt Wilkowic, Janusz Zemanek, który był jedynym kandydatem w liczącej kilkanaście tysięcy mieszkańców gminie wiejskiej w powiecie bielskim. Mimo to przegrał. Wyborcy zagłosowali przeciwko niemu, więc wyboru wójta dokonają radni. To pokazuje, że choć te wybory wzbudzały małe zainteresowanie, rozstrzygnięcia potrafią już przykuć uwagę.